Co ty robisz? Muszę wypić tą obrzydliwą kreatynę. Uah. Fuj. Jak można to pić? Fuj. Ćwiczyć już. Siema, siema, lecimy z kolejnym materiałem. A co będziemy robić? Nogi. Nogi. To co ona lubi lub co ja lubię. Nogi robimy co? Drugi dzień, także na początku nienawidziła, a teraz polubiła. A ja dalej ich nie lubię. Kłamie. Nie, nie lubię nóg. Tak nie lubi nóg, że za każdym razem się pyta, kiedy robimy nogi, kiedy robimy nogi. To jest nieprawda. Nogi. Dobra, dzisiaj zrobimy sobie trening nóg. Ale nie na dużych ciężarach, tylko na większej liczbie powtórzeń. Jak nam pójdzie, to trzeba się zapytać się szefowej. No jakoś pójdzie. Szybki trzeba. Szybciej tą łapę. Pokaż, widzę łapę. O! Ale my robimy nogi. Aj! Pod ostatnim materiałem nóg, który robiliśmy, założyłem 140 kg chyba to było, na parę razy. I już widziałem w komentarzach, że co? Nogi takie słabe w porównaniu do klaty, do pleców. Czemu takie nogi słabe? Kto oglądał mnie od początku, to wie, że ja się na ciężarach nie skupiałem. Jak chcecie, to sobie możecie cofnąć. Ja nawet dwie paki brałem na przysiad. Ale to chciałem po prostu zobaczyć, czy tyle wezmę. Może technika kulała, ale to wziąłem. I uznałem, że na nogi nie trzeba większych ciężarów, tylko większa objętość, więcej powtórzeń, żeby te nogi ruszyły. I przede wszystkim zawsze powtarzałem, mi na nogach nie zależy, żeby one były wielkie, tylko estetyczne do góry. A czy tam będzie siła, czy tam nie będzie siła, to mnie to nie interesuje. Każdy ma swój priorytet. Mi na przykład fajnie się trenuje łapy cały czas i moim priorytetem są łapy. Ja lubię mieć duże łapy. Inni lubią mieć duże nogi, trójboiści. Każdy ma swój cel. Jakbym chciał, żeby nogi były silne, to robiłbym wszystko, żeby te nogi były silne. A silne, co ja chcę, żeby było? Ławka, dipy, triceps, pociągnięcia. Nogi to robię, żeby były estetyczne do góry, a nie mega silne. Dlatego odpowiadam na ten komentarz, który był pod ostatnim filmem, że są nogi słabe. Ale ja się do tego przyznaję, że są słabe. Więc każdy ma swoje cele. What if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. We could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Teraz sobie zrobimy dużą ilość powtórzeń. Znaczy, co to jest duża ilość powtórzeń? Od 10 zwyż, a nawet 15, 20. Nie jest tak, że ja będę sam robił. Szefowa tak samo będzie robił. A ja też wam coś powiem. Dużo osób w komentarzach dowala się do mojej techniki, ale myślę, że nie jedna osoba w moim wieku nic nie robi, a ja się cieszę, że bynajmniej coś robię. Ale tak naprawdę nie lubię ćwiczyć nóg. Czujesz nogi? Czuję wszystko, mnie wszystko boli. I teraz
do moich widzów. Macie rodziny, ojców, mamy, starsze siostry, starszych braci. Teraz takie pytanie. Czy w średnim lub starszym wieku ma sens w ogóle trenowanie? To wam odpowie Sylwia. Dużo ludzi ćwicząc patrzy na efekty. Tu nie chodzi o efekty. Mi nie zależy na jakiejś figurze super fajnej. Mi zależy na zdrowiu. Trafiając ćwiczę 2 miesiące i naprawdę lepiej się czuję, lepiej się wysypiam. Oczywiście figura trochę się poprawia, ale jest fajnie. Tak ma sens. To nie chodzi o trenowanie, to chodzi o aktywność fizyczną. Nieważne w jakim wieku, ale warto coś robić ze sobą. Mamy dla was konkurs. Która pierwsza osoba zgadnie, ile ja mam lat, wygra od nas białko. Piszcie w komentarzach. Jedziesz. Ten ciężar mnie zabije. Ja mam też niebieskie, tak jak Rafał. Tak samo. Tylko, że mniejsze trochę. Nie liczy się, ale niebieskie. Ile zrobiłaś? No, 10, ale technicznie... A miałaś ile zrobić? 10. 10, 10. No i technicznie robię lepiej niż Rafał, nie? Zauważyliście. You know I don't play right. Just give me the word, I... You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like... You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, I You know I don't play right. You know I don't play right. Don't do this. Ile masz powtórzeń zrobić? 10. 15. 10. 15. On mnie wykańcza. Jak ja tego nienawidzę. Tych ciężarów. 15. Ja liczę. Nie da się oszukiwać. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście. 14. 15. Co, ciężko było? Strasznie. Najgorsze, że nie da się oszukiwać. I wiesz, że dokładasz? Nie. Zobaczcie, co robi. Co robi Sylwia? Sprzątam. A tu już 100 kilo naszykowane. Trzeba sprzątać. Trzeba. Trzeba po sobie sprzątać, jak się ćwiczy. No. Ale tego nie robią. Nie pomaga wyzywanie. Trzeba było pałą w łeb. Dawno takich treningów nie robiłem i mam nogi jak z galarety, ale dopiero zaczęliśmy. Ale to jest oczywiście moja ostatnia tutaj. Jeszcze szefowa, dołożę sobie ciężaru. I idziemy na inne ćwiczenia. Rafał ma brak chęci, ale może zobaczyć sobie na ten napis. I jedzie z tym koksem.
me this. I'm gonna get back when I feel like. Ile, bo nie liczyłam? Ja wiem. Z 20. Nie, 15 było chyba. Ale technicznie może nie było, dobrze? Olełam nogi z galarety. Nie ma zielonych. Znikły. Zielone. Nie. Zielone. Tam są zielone. Zielone. Czekam na zielone. O. Ma. Mówię wam, z nim nie idzie oszukiwać. Tak. Ile mamy robić? 10. 15. 10. 15. 15. Tak. O kurde. No na pewno. 15. No, 30. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Zobaczcie to zmęczenie na tym czole. Strasznie. Nóg nie czuję. Nic nie czuję. Ajajaj. Teraz przód. To, co Sylwia lubi, niezwyczajne powtórzenia, tylko kombinacja. Czyli jaka? Robimy stałym ciężarem, przykładowo, nie? Teraz takim. Robię 10 powtórzeń i przy 10 powtórzeniu daję do góry i trzymam od 5 do 10 sekund. Jak jest siła, to dobijamy od 5 do 10 powtórzeń, jak po tej przerwie u góry, tym ciężarem, a jak nie ma siły, to zmniejszamy i dobijamy od 5 do 10 powtórzeń. Jak to powinno wyglądać? To teraz wam pokażę. Zobaczycie, jak szefowa stęka. Zobaczcie na moje stopy. Zobaczcie na moje stopy. Nie robię tak, tylko tak. Trzymamy. Jak mamy 10 sekund, to nie, to zabijamy. I tutaj nie trzeba wcale dużych ciężarów. Bo zaraz się znajdą znawcy, co powiedzą, za mało. Słuchaj, nawet jakbym zrobił tak i bym to wyciągnął i nie było ciężaru i wiem, że przyniesie mi to efekt, to ja tak będę robił. Nie zwracam na opinię innych, że za mało, za dużo. Dopasujemy ciężar do siebie. A szefowa robi moim ciężarem. Powiedział, dopasujemy ciężar do siebie, ale ja muszę, ciekawe jak to jest, że ja muszę robić jego ciężarami, no to... A na szczęście mam nogi silne. W tym go może pokonam. Jak będziesz miała 10, to u góry przytrzymujesz. Trzymasz, wyżej troszeczkę, trzymaj. Zobaczcie, zero zmęczenia. I dobijasz 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie unoś tyłka. Co, było ciężko? Nie, wcale.
Czy jedziemy? Trzymaj. 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 To wolniej trochę, wolniej. Dupę nie podnoś. Ona mi sama podskakuje. Jak to pali, jak to pali, jak to pali, jak to pali, prawda. Co ty robisz? Co ty robisz? Ej, miałeś mniej. Ej, zwiększaj. Dogonię cię z ciężarami, zwiększaj. Spokojnie. Zwiększaj, nie ma. Rafał, tyle co ostatnio. Nie, zwiększaj. Jeszcze. 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 Chodzi o to, że ona ma siłę, tylko że kłamie. Jeszcze. Jeszcze dwa. Idź! O dwa do dadu. O. I zaraz to wygląda. Mocno. Ratunku. O. Widzicie, jak ona kłamie? Zobaczcie. Rob, 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 rob. Jak? Wrażenia? Dogonię cię z ciężarami. Trzydzieści. Trzydzieści. Dwadzieścia. Trzydzieści. No. Jeszcze dwa, jeszcze 10. Jeszcze 30 10. Było. Nie było 30. Było 30. Było 30. On jeszcze oszukuje i mi każe 10 dodatkowo. Liczyłem. Nie. Liczyłem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On mnie wykończy, mnie. Mnie już nie będzie na następnych filmikach, jeszcze chwila. No dramat. Na pewno mnie nie zobaczycie. Już. 20. Jesteś sadysta.
No. Ale proszę, nogi. To już są tortury. Ile było? 20. 20? Tak, 20. To sobie policzę w tym. Policz. Nie wiem, co mi się dzieje z mikrofonem. Chyba ten mikrofon wysiada. Bo od szefowej fajnie słychać, a mój... Raz słychać, raz nie słychać. Dlatego zobaczcie mi, jak mnie nie będzie słychać. Teraz specjalnie wyciągnąłem go, żeby dać do buzi, żeby było bardziej mnie słychać. Ale zobaczcie. Szefowa będzie robiła tym samym, co ja. Dajemy maksa. No. Tak naprawdę ty nie musisz nic gadać, tylko rób. Niepotrzebny ci mikrofon. Chcesz przejąć mój kanał? Tak, tak. Ogólnie razem szefowo mamy w planach duży projekt zrobić. Jakieś odcinki zrobić. Ale to nie będziemy wam zdradzać, co? Bo musimy pierw zobaczyć, czy nam jeden odcinek wyjdzie. I normalnie zostaniemy aktorami. Ale to nie będę wam zdradzał, co? Zobaczymy. Postaramy się zrobić jeden odcinek taki. Czy nam wyjdzie, czy nie wyjdzie. Może nas wezmą do Hollywoodu. Zęby zaciska. Chyba było ciężko. Zobaczymy, czy ty dasz radę. Już wszystko, nie ma więcej. Dobrze, że kamera nie, była wyłączona. Ej. Bo na takie rzeczy tu gadała. Nie, no ty się idź leczyć, patrz. A spróbuj. Pokaż. Pokaż, że jesteś lepsza ode mnie. Ja tego nie wyrwę. Na 10 razy mocno. Raz. Dwa, ale niżej. Dobij sobie takie półki. Dobij. I zmień sobie o połowę. I dowal 20. O. No, tak mogę robić. Jak ja przeżyję ten trening. To lajtowe jeszcze jest. Z tobą są wszystkie ciężkie. Jesteśmy już po treningu. Można powiedzieć, że był to lekki trening. Lekki nie był, kłam. Lekki był. Nie był lekki wcale. Wszystkie ciężary zakładał, jakie były możliwe. I on kłamie. Najlepsze jest to, że ona ma siłę na nogach, ale ona się boi ryzykować i troszkę większy ciężar zarzucić. A ja widząc to z boku, widzę, że ona ma silne nogi, tylko ona się boi tego przełamania, tego pieczenia. Ona się po prostu boi, ale ja ją tego oduczę i przypominamy wam o konkursie, że pierwszy, kto zgadnie, ile szefowa ma lat, to dostanie od nas białko. Białko, dlatego wylosujemy jedną osobę z komentarzy. Pierwszą, przede wszystkim pierwszą, która zgadnie prawidłowy wiek szefowej. I w następnym materiale lub w następnych materiałach ogłosimy zwycięzcę, do której poleci białko. Ale to musicie pisać w komentarzu, subskrybować kanał, a szefowa jak będzie niegrzeczna, to ją wyślę do piekła. Chcesz być w tym miejscu? Podoba ci się? Nie. Nie? To wracamy. Także subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnych materiałach. Przypinka. Napnij tą łapę. Napnij mocno, dopnij. O.